Drodzy widzowie, nazywam się Magdalena Ziętek-Wielomska i witam Was bardzo serdecznie na kanale Fundacji Instytut Badawczy Pro Vita Bona. Podczas pandemii wielu Polaków było zaskoczonych zachowaniem społeczeństwa polskiego, a konkretnie brakiem większego oporu, buntu wobec władzy i daleko idącej spolegliwości czy wręcz uległości i wiernego wypełniania wielu przepisów, nakazów, zakazów, jak również szerzącym się zjawiskiem donosicielstwa. I wiele osób było zaskoczone tym, jak to się stało. Jak to się stało, że ten naród, który jest przekonany o tym, że jest takim narodem kochającym wolność, narodem buntowników, rewolucjonistów i powstańców, którzy zawsze tej władzy się sprzeciwiali, teraz nagle tej władzy tak łatwo się poddał. Jak do tego doszło i co za tym stoi? I moim zdaniem odpowiedź jest następująca. Stało się to za sprawą tego, że większość polskiego społeczeństwa przyjęła ideologię unijną, ideologię integracji europejskiej, która jest czymś znacznie więcej niż tylko ideą budowania wspólnych struktur między państwami europejskimi, tylko jest określoną ideologią, za którą stoi określona wizja rzeczywistości, określona wizja porządku prawnego, porządku społecznego, określona wizja psychiki społecznej, która jest ideologią wytworzoną w Niemczech i jest tak naprawdę niemiecką ideologią i niemiecką psychiką, niemieckim sposobem funkcjonowania społeczeństwa, a która właśnie poprzez kanały Unii Europejskiej została rozszerzona na całą Europę. I w dzisiejszym nagraniu chciałabym rozszerzyć i wytłumaczyć tę właśnie myśl, to moje twierdzenie. Zacznijmy od tego, że wielokrotnie mówię o niemieckim imperializmie, wielokrotnie mówię o tym, że Niemcy budują swoje imperium i w pewnym momencie zdałam sobie sprawę z tego, że nie jest to właściwie w Polsce zrozumiane, ponieważ my, Polacy i Niemcy, myślimy zupełnie innymi kategoriami, nie tylko kategoriami politycznymi, ale w ogóle kategoriami społecznymi, kategoriami po prostu związanymi z zupełnie inną psychiką społeczną. I zdałam sobie sprawę, że kiedy mówię o niemieckim imperializmie, o niemieckim imperium, wielu Polaków wyobraża sobie to w ten sposób, że Niemcy to takie duże państwo narodowe, które chce być po prostu jeszcze większe, które chce dominować innych i narzucić swoją wolę innym państwom. Ale że zasadniczo Niemcy także myślą kategoriami państwa narodowego i dominacji jednych państw nad drugimi. I na tym polega problem, że Niemcy właśnie tak nie myślą, dlatego że ideologia imperialna polega na zupełnie innym sposobie myślenia. W tym wykładzie krótko chciałabym wyjaśnić, na czym polega esencja tego sposobu myślenia. Zacznijmy od tego, że w głębokim średniowieczu papiestwo przekazało niemieckim władcom Imperium Rzymskie. To było tak zwane translatio imperium. Najpierw zostało ono dokonane na osobę Karola Wielkiego. To Karol Wielki miał być teraz właśnie tym następcą cesarzy rzymskich i cesarzy bizantyjskich, bo pamiętajmy, że wtedy Imperium Rzymskie istnieje jako sukcesor w postaci Imperium Bizantyjskiego. To tam się mieści właśnie ta stolica drugiego Rzymu, prawda? Konstantynopol. I papiestwo przenosi jakby te roszczenia imperialne z Bizancjum na Karola Wielkiego i od tej pory to Karol Wielki jest uznawany właśnie za tego cesarza i sukcesora, następcę cesarzy rzymskich. Karol Wielki umiera, dzieli swoje imperium między swoich synów i ta historia związana z Frankami szybko się kończy i w X wieku historia zaczyna się na nowo i to jest już właściwie ta nasza historia, gdyż koronę cesarską otrzymuje niemiecka dynastia
od tonów, to oni od tej pory są traktowani jako właśnie ci sukcesorzy, następcy cesarzy rzymskich, po prostu cesarze rzymscy. I jakie to ma znaczenie? To ma znaczenie takie, że w niemieckie ręce, można powiedzieć, wpada pewien tytuł. Ponieważ to była władza w dużej mierze symboliczna, ale to był symbol mający olbrzymią właśnie wymowę, że to niemiecki władca jest imperatorem, jest cesarzem, jest władcą panującym nad całą Europę. A pamiętajmy, że idea imperialna zakłada władztwo powszechne. To jest imperator, cesarz jest tym, który włada wszystkimi ludami. Jest tym, który jest tym właśnie zwierzchnikiem politycznym całego świata. Taka jest idea imperialna, taka jest symbolika imperialna. Na tym polega ten archetyp. Cesarz to ten, który władza całym światem, imperator. I nie będziemy teraz wchodzić w szczegóły właśnie historii rozwoju niemieckiej idei imperialnej i rozwoju niemieckiego imperium. Chciałam tutaj zwrócić uwagę właśnie na ten archetyp, na tę konstrukcję, w którą uwikłana została niemiecka państwowość do dziś. To, co się wydarzyło w X wieku, ma wpływ na to, w jaki sposób Niemcy myślą w wieku XXI, ponieważ oni cały czas myślą właśnie tymi kategoriami imperialnymi. I tu bynajmniej nie chodzi właśnie o to, że jakby w pierwszym rzędzie chodzi o podbijanie innych i powiększanie swojej przestrzeni, swojego terytorium, ale chodzi o typ władztwa, władztwa uniwersalnego, władztwa odgórnego, władztwa nad wszystkimi ludami. I niemiecka idea imperialna oczywiście szybko wiąże się z chrześcijaństwem, to już dokonało się w Bizancjum, a Niemcy jeszcze to pogłębili i wyszła z tego taka właśnie konstrukcja imperium sakralnego, imperium świętego, sacrum imperium. Jaka była idea? Idea była taka, że ta władza cesarska, władza imperialna ma uzasadnienie, ma legitymację w samej woli Bożej, w samej teologii chrześcijańskiej, w samym, można powiedzieć, ustroju i prawie Bożym, w czymś, co Bóg stworzył i ludzie, którzy są posłuszni woli Bożej, mają w ten sam sposób funkcjonować, czyli muszą się podporządkować woli i władzy cesarza, gdyż jak mówili niemieccy ideologowie czy propagandyści właśnie tej ideologii imperialnej, tak jak jeden Bóg rządzi w niebie, tak też jeden cesarz powinien rządzić na ziemi. Aby był ład i porządek, Bóg rządzi w niebie, cesarz rządzi na ziemi. Tu jest właśnie ta podstawowa matryca, można powiedzieć ideowa, ta konstrukcja, że to sam Bóg wyznaczył swojego cesarza, że cesarz jest namiestnikiem Boga na ziemi, że to cesarz w imieniu Boga sprawuje władzę nad ludźmi na ziemi, że to ten cesarz jest swego rodzaju łącznikiem między światem Boga, aniołów, a światem ludzi, a światem ziemskim. Jest kimś pomiędzy, jest właśnie tym pomostem, pontifex. Kwestia jest tego rodzaju, że dokładnie takie samo roszczenie zaczęło wysuwać także papiestwo. Pontifex, papież, prawda? Papież właśnie uważał siebie za tego, który jest tym zwierzchnikiem, namiestnikiem, przedstawicielem Boga na ziemi. I stąd się wzięła rywalizacja między cesarstwem a papiestwem w średniowieczu, ponieważ i władza papieska, i władza cesarska widziała siebie właśnie jako tą głowę ziemskiego imperium, tego ziemskiego Rzymu, i jako właśnie tego pośrednika między światem ludzi a światem Boga. I to trzeba mieć na uwadze, że niemiecka umysłowość została bardzo głęboko uwikłana właśnie w tę ideę, że prawdziwy porządek jest tylko wtedy, kiedy na świecie istnieje jedna centralna zwierzchnia władza. Cesarz jest tym, który zaprowadza ład, zaprowadza porządek, znosi chaos. Jest tym, który nadaje prawa, tym, który sądzi, jest sędzią, jest tym, który przynosi pokój, ponieważ ta właśnie odgórna władza
rozsądza konflikty między tymi pomniejszymi władcami. Idea Niemców jest taka, że władza cesarska nie znosi władzy królewskiej. W tym sensie nie znosi, że jej nie likwiduje, że są królowie. Królowie rządzą swoimi królestwami, ale tylko i wyłącznie w ramach przepisów, norm i można powiedzieć kompetencji, które przyznaje im cesarz. I cesarz, można powiedzieć, rozsądza wszystkie spory między tymi królami, łagodzi konflikty, jakby odgórnie sprawuje władzę tak, żeby ci królowie nie prowadzili wojen, nie napadali na siebie i żeby świat był właśnie taki sprawiedliwy i trwał w pokoju. To jest wizja głęboko religijna, to jest wizja głęboko właśnie sakralna, to jest wizja głęboko, można powiedzieć, metafizyczna, metapolityczna. Istnieje tutaj wiele słów na pokazanie tego, że jest to coś absolutnie znacznie więcej niż pewien pomysł na urządzenie państwa i zarządzanie po prostu, można powiedzieć, sprawami doczesnymi. Stoi za tym głęboka wizja religijna, metapolityczna, metafizyczna, jak to chce ktoś nazwać. I to trzeba zrozumieć, bo to jest ten trwały rys niemieckiej mentalności, z którym mamy do czynienia do dziś. To przekonanie, że jak nie będzie tej odgórnej władzy, to będzie chaos, to będzie wojna, to będzie konflikt. Że jeśli nie ma tego władcy, który pełni rolę takiego właśnie, można powiedzieć, ojca, prawda? Ojca rodziny, ojca rodu, tego, który panuje właśnie nad całą rodziną i rozsądza wszystkie sprawy. Jeśli kogoś takiego nie ma, to zaczyna się konflikt. To wtedy wszyscy zaczynają walczyć z sobą i nie ma siły, która jest w stanie rozsądzać spory i nie ma siły, która jest w stanie zapobiec właśnie takim konfliktom. Jest to koncepcja bardzo, można powiedzieć, taka paternalistyczna, w tym sensie, że zakłada, że ludzie jakby sami z siebie nie są dojrzali do tego, by zachowywać się w sposób racjonalny, by samodzielnie rozwiązywać swoje własne sprawy, by samodzielnie budować swoje relacje, by samodzielnie dbać o jakiś, nie wiem, pokój i porządek w swoim własnym otoczeniu, że wtedy, kiedy nie ma właśnie tego nadzorcy, tego ojca, tego władcy, tego właśnie kogoś, kto czuwa nad wszystkim, co jest nad wszystkimi, jeśli zabraknie takiej siły, to jest po prostu konflikt, walka i można powiedzieć, nie da się żyć, jest totalny chaos. I jak ktoś tego nie rozumie, tego rysu niemieckiej umysłowości, to nigdy nie zrozumie Niemców, nigdy nie zrozumie ich sposobu funkcjonowania, nie zrozumie ich stosunku do własnego państwa i nie zrozumie stosunku do Unii Europejskiej, gdyż Unia Europejska pełni właśnie rolę takiego cesarza. Unia Europejska to jest realizacja właśnie tego archetypu imperium. To jest realizacja tego właśnie wzorca imperialnego, że musi być ktoś, kto czuwa nad wszystkimi, kto rządzi wszystkimi, kto jest ponad wszystkimi i on nie znosi jakby całkowicie tej władzy poszczególnych członów, czyli poszczególnych państw, one nadal mogą istnieć, nadal mogą mieć swoje granice, nadal każde państwo może mieć swój parlament i swojego prezydenta, ale ich władza jest ograniczona, ich suwerenność jest ograniczona, ponieważ nad wszystkim musi rządzić ktoś wyżej. Ktoś wyżej, kto stanowi prawa, kto rozsądza konflikty, kto jest w stanie użyć środków przymusu, jeśli ktoś jest tutaj właśnie, nie chce się dostosować, nie chce się podporządkować, powoduje spory i kłopoty, więc taka władza musi też mieć realne środki nacisku, żeby tych nieposłusznych, tych zbuntowanych, tych wichrzycieli, prawda, tych, którzy zakłócają pokój i porządek, żeby ich przymusić do posłuszeństwa. I to jest określony sposób myślenia o świecie. Dla przeciętnego Niemca, przeciętny Niemiec nie jest sobie w stanie wyobrazić Europy bez Unii Europejskiej, gdyż jeśli nie ma właśnie tego cesarza w postaci teraz Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen, to Europa automatycznie musi pogrążyć się w bratobójczych walkach, muszą, jak można powiedzieć,
jak grzyby po deszczu zaczną wyrastać nacjonalizmy i prędzej czy później narody europejskie rzucą się sobie do gardła i będzie kolejna wojna, kolejny holokaust, bieda i tak dalej. To jest rys niemieckiej umysłowości. I kwestia jest tego rodzaju, że po 1945 roku Niemcom udało się tę właśnie swoją własną mentalność, psychikę, swoją własną ideologię narzucić całej Europie. Europejczycy zaczęli myśleć niemieckimi kategoriami i nawet tego nie zauważyli, ponieważ są to rzeczy głęboko, w dużej mierze nieświadome. Są to pewne rzeczy, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie i my nawet sobie często nie zdajemy sprawy, w jaki sposób my myślimy. I moim zdaniem większość Niemców nawet sobie nie zdaje sprawy z tego, że myśli właśnie takimi kategoriami i nie zdaje sobie sprawy z tego, że większość Europy przez całą historię Europy w taki sposób nie myślała. I że właśnie przez to, że Europa tak nie myślała, to Europa osiągnęła wielkość, ponieważ nie powstało tutaj nigdy to niemieckie imperium. Europejczycy opierali się tej właśnie centralizacji, tej dominacji tych niemieckich cesarzy. To wywołało owszem i wojny, ale i także właśnie ten twórczy ferment, tą twórczą konkurencję, z którą związana była chociażby duża mobilność Europejczyków, gdzie można się było przenieść do innego państwa, jeśli powiedzmy jedny panował ucisk, przenoszono się do innego. W ten sposób w Europie dochodziło do wymiany myśli, idei, inspiracji, innowacji. To nie jest przypadek, że to właśnie Europa stała się kolebką nowoczesnej nauki i różnych rozwiązań politycznych, które zdominowały świat. Właśnie dlatego, że Europa nie stała się imperium, ale funkcjonowała według modelu zdecentralizowanego, dlatego że poza Niemcami żadne państwa europejskie nie uznały niemieckich roszczeń do panowania, dlatego że funkcjonowały na bazie innej ideologii. Ideologii państwa, a później państwa narodowego. To jest, proszę Państwa, inna ideologia. To jest inny wzorzec myślenia. To nie jest tak, że Niemcy po prostu chcą mieć duże państwo. Oni w ogóle nie myślą kategoriami państwa. Oni myślą kategoriami imperium. Myślą kategoriami władzy, która stoi nad innymi państwami i zaprowadza odgórny porządek, tak żeby nie było chaosu, nie było konfliktu. A to, że przy okazji, prawda, oni z tego najbardziej korzystają, jest to najbardziej dla nich korzystne i to ich wybija, można powiedzieć, na pozycję hegemoniczną, to już jest zupełnie inna kwestia, prawda, która często samej percepcji Niemców zupełnie umyka, ponieważ oni widzą tylko ten element idealny, ten element altruistyczny, natomiast nie widzą tego elementu realpolitycznego, że oni na tym najbardziej korzystają. Jak ktoś im zwraca uwagę na to, że ale widzicie, to wy tutaj nas dominujecie, to Niemcy się oburzają, bo przecież oni chcą dobrze dla całej Europy, chcą, żeby wszyscy, jak takie szczęśliwe dzieci, prawda, w jedności i harmonii w tej Europie sobie żyli pod bacznym okiem, prawda, tutaj tych niemieckich rodziców, tak to można nazwać. Tutaj niemieckich rodziców, prawda, którzy lepiej wiedzą, czego te europejskie dzieci chcą i co jest dla tych europejskich dzieci lepsze. To jest ten właśnie, można powiedzieć, ten archetyp tkwiący w niemieckiej umysłowości. Niemcy są jak rodzice, którzy są dojrzali, racjonalni, oni wiedzą, że Europa musi mówić jednym głosem, oni wiedzą, że Europa musi być jednym rynkiem, oni wiedzą, że Europa musi mieć jedną armię, jedną politykę zagraniczną, bo wtedy Europa jest zjednoczona, silna, prawda, i wtedy może być kimś jako Europa, ale niestety wielu Europejczyków do tej mądrości nie dorosło i ciągle się buntuje i ciągle się upiera, że chce mieć swoje własne państwa, że chce się rządzić po swojemu, a to przecież jest chaos i dzielenie Europy i psucie jedności. I wracając do 1945 roku. Do 1945 roku większość Europejczyków myślała właśnie kategoriami takimi, że każdy naród ma swoje własne państwo. I że istotą suwerenności, istotą bycia narodem jest właśnie dążenie i posiadanie swojego własnego państwa, czyli bycie gospodarzem u siebie. Bycie gospodarzem u siebie. Być jakimś dorosłym, kto sam o sobie decyduje i nie potrzebuje rodziców, którzy będą mu mówić, jak mają żyć. Tak używając tutaj tego obrazu konsekwentnie.
I pierwsza i druga wojna światowa ze strony Niemców była toczona właśnie w celu zniszczenia państw suwerennych, w celu zjednoczenia Europy, w celu wyzwolenia, jak oni to mówili, uważali, Europy z ciasnych egoizmów narodowych, tak żeby Europejczycy dorośli wreszcie do tej wizji, którą mieli dorośli Niemcy, czyli tego, że Europa musi stać się jedną rodziną, prawda? Że to dzielenie się i budowanie swoich własnych suwerennych państw to jest klęska dla Europy, bo to powoduje wojny. Więc Europa musi teraz się zjednoczyć, żeby mówiła jednym głosem, żeby nie było wojen, żeby był dobrobyt i żeby wszystkim żyło się lepiej. Autentycznie był to sposób myślenia Niemców i w momencie, kiedy podczas II wojny światowej Niemcy grabili całą Europę, w ich percepcji oni autentycznie w ten sposób porządkowali ją na nowo, ustawiali wszystko na nowo, tak żeby znieść te egoizmy narodowe, tak żeby wszyscy wreszcie wpięli się w ten wspólny projekt i zaczęli wspólnie działać, czyli podporządkowali się Niemcom, którzy w swojej mądrości mieli wizję tego, jak ta zjednoczona Europa będzie kwitła i będzie wielka, i chodziło o to, żeby złamać opór Europejczyków, którzy ciągle w tej swojej ciasnocie narodowej się upierali, że nie, oni muszą mieć swoje państwa i muszą rządzić się po swojemu, mieć swoją własną gospodarkę, swoją własną politykę międzynarodową, zagraniczną, swoją własną armię, i to wszystko przecież jest takie nieekonomiczne, prawda? No przecież kiedy każde państwo ma swoją armię, to przecież to jest takie marnowanie surowców, to jest takie marnotrawstwo właśnie energii, pracy organizacyjnej, dublowanie różnych rozwiązań, kiedy wszystko można połączyć, mieć jedno i będzie taniej, efektywniej, lepiej dla Europy. To jest niemiecki sposób myślenia. I tak jak powiedziałam, do 1945 roku Europa broniła się przed właśnie tym niemieckim planem, niemiecką wizją, gdyż rzeczywiście Europa rozwijała się na matrycy suwerennych państw konkurujących, rywalizujących, współpracujących, co wywoływało określoną dynamikę rozwojową, którą Niemcy traktowali jako katastrofę, jako chaos, gdyż oni w takiej grze się odnaleźć nie potrafią, musi być odgórnie, musi być jeden ośrodek, jak nie ma, to nie wiedzą, co się dzieje, nie wiedzą, jak żyć. Oczywiście ironizuję, ale chodzi o to, żeby dobrze zrozumieć, że tu naprawdę chodzi o inny sposób myślenia, gdyż jeśli tego nie zrozumiemy, to nie zrozumiemy w ogóle Niemców, nie zrozumiemy tego, co oni robią, i będziemy też wysuwać w stosunku do nich oskarżenia, które oni będą odrzucać, to rzeczywiście nie będą one trafne, gdyż Niemcy naprawdę myślą inaczej. I po 1945 roku, kiedy Europa została przez dwie wojny światowe zdeptana, przeorana, rozgrabiona, te narodowe elity europejskie, poszczególnych państw europejskich, często zostały wymordowane, zmarginalizowane, można powiedzieć wywłaszczone, i to przygotowało grunt właśnie po to, żeby Europa wreszcie się zgodziła. Ta zdeptana, można powiedzieć, wymęczona, ograbiona, zdewastowana Europa, której najlepsze elity często ucierpiały po prostu podczas wojny, to przygotowało grunt do tego, żeby Niemcy powiedzieli: no to teraz już nie będzie żadnych kolejnych wojen, teraz już wszyscy żeśmy dojrzeli do tego, żeby pożegnać się z nacjonalizmami, żeby pożegnać się z tym ciasnym myśleniem narodowym, i teraz będziemy wspólnie budować nasz europejski dom. Już będziemy traktować te wszystkie nacjonalizmy jako coś złego, taki właśnie ta błędna droga rozwoju Europy, i teraz już będziemy myśleć w kategoriach właśnie tej jedności europejskiej, że Europa jest naszym wspólnym domem, będziemy budować państwo europejskie, właśnie to europejskie imperium, będziemy mieć jedną gospodarkę, jedną armię, jeden rząd. I każdy oczywiście będzie sobie mógł dalej się posługiwać swoim językiem, tam jakby jakieś takie, można powiedzieć, sprawy prowincjonalne rozwiązywać po swojemu, ale politycznie, gospodarczo Europa musi mówić jednym głosem i oczywiście Niemcy są ustami Europy. Tak to mniej więcej wygląda. No i rzeczywiście
Europa się temu poddała w dużej mierze ze względu na to, że doszło do podmiany elit europejskich. Już od 1945 roku konsekwentnie elity były podmieniane i właśnie te elity, które myślały w kategoriach państw narodowych, suwerenności narodowej, były oskarżane o nacjonalizm, o wstecznictwo, o ciemnotę, o to, że chcą kolejnej wojny, że to doprowadzi do Holokaustu, że to zniszczy Europę, prawda, i w ten sposób za pomocą właśnie tej ideologii imperialnej niszczono wszelkie ośrodki myślenia narodowego w całej Europie. To się odbywało w całej Europie, a jednocześnie Unia Europejska i inne organizacje międzynarodowe służyły temu, żeby hodować nowe elity, które już będą myślały w kategoriach właśnie europejskich i w kategoriach temu, że cała Europa ma się podporządkować tej nowej władzy cesarskiej, gdyż cesarz przyniesie pokój, przyniesie dobrobyt i Europa będzie kimś wielkim. To w skrócie, jeśli chodzi o bardzo takie obrazowe, chodziło mi o to właśnie, żeby było obrazowo, żebyście sobie uświadomili ten inny zupełnie sposób myślenia i że kiedy my się przeciwstawiamy Unii Europejskiej, to tak naprawdę, albo ci, którzy się przeciwstawiają, tak naprawdę jakby muszą powiedzieć, z jakiego punktu widzenia się przeciwstawiają. I ja oczywiście przeciwstawiam się z punktu widzenia właśnie ideologii, bo to jest ideologia. Ideologii państwa narodowego, czyli idei, że każdy naród powinien mieć swoje własne suwerenne państwo, każdy naród powinien mieć swoją gospodarkę narodową, powinien mieć swoją własną armię, prowadzić swoją własną politykę zagraniczną i wewnętrzną i prowadzić po prostu określoną politykę, no właśnie z innymi państwami, zawiązywać sojusze, różnego rodzaju umowy międzynarodowe, porozumienia, ale że właśnie dla Europy to jest najlepsze, gdyż to wytwarza tę dynamikę, której Europa potrzebuje do swojego rozwoju. I tak długo jak ta dynamika była, Europa była wielka. W momencie, kiedy Niemcy zaczęli ją już zupełnie zdeptywać i właśnie wtłaczać w ramy tego swojego myślenia imperialnego, tego, że wszystko musi być odgórnie i jednocześnie za parafanem właśnie tej całej ideologii imperialnej przejmować zasoby Europy, Europa zaczęła po prostu się załamywać. Oklapła. Europa stała się prowincją świata. Stała się, można powiedzieć, jakimiś peryferiami. Europa już nie ma znaczenia większego. To się powoli kończy, bo Niemcy to zadusili. Takie jest moje zdanie. Niemcy to zadusili. Wszelkiego rodzaju właśnie środki unijne nie generowały żadnej innowacyjności. To był w dużej mierze transfer środków, który sprzyjał przede wszystkim niemieckiemu przemysłowi. Głównie chodziło o to, żeby środki unijne transferować chociażby w budowę określonej infrastruktury, z której potem korzystały niemieckie firmy, albo żeby tworzyć pewne właśnie fasady, że niby tu jest rozwój, bo płyną pieniądze i żeby w ten sposób ludność brała te pieniądze i nie troszczyła się o realną budowę własnej gospodarki i własnej pozycji, tylko żeby jakby właśnie rzucać, można powiedzieć, takie ochłapy, żeby ludzie się na to rzucali i nie zajmowali się swoją własną gospodarką, więc ja uważam, że to rozwiązanie niemieckie jest fatalne dla Europy, zabija Europę, ale właśnie mamy tutaj do czynienia z ludźmi, z elitami, którzy absolutnie wierzą w swoją ideę i nie są w stanie wyobrazić sobie świata inaczej. Nie są w stanie sobie wyobrazić świata inaczej, nie są w stanie funkcjonować w świecie, w którym Niemcy byliby jednym z wielu państw narodowych, które musiałoby na równych prawach, w równy sposób, prawda, rozmawiać z innymi i zawierać z nimi określone umowy i nie staliby ponad i nie, jakby nie budowaliby tego porządku odgórnego. I kwestia jest tego rodzaju, że Polska oczywiście, no właśnie jakby istotą polskości było to zmaganie się z niemieckim imperium, zmaganie się właśnie z tą niemiecką ideą imperialną. Polska już w czasach Bolesława Chrobrego stała się tą monarchią narodową, która jasno powiedziała, to jest nasza granica i my nie chcemy być częścią imperium.
Cały spór Polski z Krzyżakami był właśnie sporem ideologicznym, gdyż Krzyżacy byli tak naprawdę podporządkowani, realizowali politykę cesarską. To była właśnie, oni nieśli ideologię cesarską. Cesarz, prawda, jako ten władca Europy i Krzyżacy, którzy służyli po prostu władzy cesarskiej. Za parawanem oczywiście chrześcijaństwa. I spór Polski z Krzyżakami był właśnie sporem ideologicznym między tymi, którzy uważają, że każde państwo powinno się rządzić po swojemu, jest gospodarzem u siebie, a między tą całą właśnie ideą cesarza, który odgórnie ustanawia pokój. I religia była tylko i wyłącznie środkiem do uzasadnienia tej władzy cesarskiej. No i na tej matrycy powstała Polska i moim zdaniem polskość jest immanentnie związana z tym sposobem myślenia. Nie ma Polski, jeśli nie ma państwa narodowego, jeśli nie ma idei suwerenności narodowej, jeśli właśnie nie ma tej idei, że każdy naród jest gospodarzem u siebie. W momencie, kiedy Polacy przechodzą na myślenie właśnie to niemiecko-imperialne, przestają być Polakami jako naród. Przestają być narodem polskim, a stają się tylko i wyłącznie społeczeństwem polskojęzycznym, zamieszkującym po prostu prowincję niemieckiego, europejskiego imperium. Gdyż to jest to właśnie, to jest ta różnica między grupą etnograficzną a narodem. Naród to jest grupa etnograficzna, która chce mieć suwerenne państwo, która ma świadomość narodową, świadomość tego, że chce się rządzić u siebie po swojemu. Bez tych właśnie nadzorców i rodziców w postaci Unii Europejskiej, rządu światowego, cesarzy, imperatorów itd. Naród jest ściśle związany z ideą suwerenności państwowej. Natomiast grupa etnograficzna jak najbardziej może funkcjonować w imperium. Imperia zawsze są, właśnie mówi się, wielonarodowe, ale nie wielonarodowe, tylko można powiedzieć wieloetniczne. Tam jest wiele różnych grup etnicznych, które żyją obok siebie pod wspólną władzą właśnie tą imperialną. Te kwestie naukowo żeśmy wyłożyli, dokładnie omówiliśmy z Adamem w książce Nowoczesność, nacjonalizm, naród europejski, dylematy samoidentyfikacji Europejczyków. W tamtej książce, tak od strony rzeczywiście teoretycznej, wszystko to dokładnie wyłożyliśmy. I po 89 roku Polacy zostali poddani właśnie obróbce ideologicznej. Z wielkim strumieniem, niezahamowanym strumieniem wpłynęła ze wszystkich możliwych stron do Polski ideologia unijna, ideologia niemiecka, ideologia imperialna. A z tym razem właśnie przekonanie, że Unia musi być, bo bez Unii nie ma zbawienia, bez Unii nie ma pokoju, bez Unii to będą szaleć nacjonalizmy i znowu Europejczycy będą się zabijać. Więc Unia musi być, żeby Europę zbawić, zbawić od wojen. I jednocześnie Unia to dobrobyt, no bo to oczywiście dotacje europejskie, prawda, fundusze wszystkiego rodzaju, jak również i możliwość pracy zarobkowej za granicą. Polacy kupili ideologię unijną. Ta suwerenność narodowa, owszem, gdzieś tam ma być, ale właściwie taka rozmyta, jakieś takie właściwie nie wiadomo co. Własny przemysł, własna gospodarka, no po co, jeśli można u Niemca lepiej zarobić? Po co własna gospodarka, jeśli to, co Niemcy oferują, jest bardziej intratne dla szerokich mas społecznych, jeśli ludzie mogą właśnie wyjeżdżać do Rzeszy na roboty, mogą pracować w niemieckich firmach, mogą tam robić karierę, mogą kupować niemieckie produkty, no po co własne? Po co własne? Dla przeciętnego Polaka jest to kompletnie obojętne, czy on będzie pracował w polskiej firmie, czy będzie pracował, nie wiem, dla polskiej organizacji, kupował polskie produkty. Jest wszystko jedno, ważne, żeby się dobrze żyło, żeby były pieniądze, był dobrobyt, można było pojechać na wakacje i żyć na wyższym poziomie materialnym. I to jest właśnie to myślenie ludzi wynarodowionych, dlatego że
To jest właśnie różnica między grupą etnograficzną, której wszystko jest jedno, czy ma suwerenne państwo, czy nie, byleby się dobrze żyło i byle był pokój i spokój, a myśleniem narodowym, gdzie dla ludzi jest absolutnie kluczowe, żeby nie żyć pod obcą władzą, nie jeść z obcej ręki, tylko mieć własne. Własnymi rękami produkować, własnymi rękami budować i cieszyć się z tego, że jest to moje, że jest to własne, że jest to własność i że własnoręcznie zrobione, zbudowane, stworzone własnymi rękami, własną myślą, własną pomysłowością, własnymi rozwiązaniami. To jest różnica. Różnica między ludźmi myślącymi kategoriami narodowymi, a te kategoriami czysto etnicznymi. Czy własne, czy wszystko jedne, byleby micha była pełna i się dostatnio żyło i wojen nie było. To jest różnica tożsamości, proszę Państwa. Czy mamy do czynienia z ludźmi o tożsamości imperialnej? A większość Polaków już taką tożsamość ma, bo się w Unii czuje doskonale jak u siebie w domu i nie ma potrzeby tego, żeby budować coś pod szyldem polskie. Owszem, gdzieś tam powiedzmy jakieś wydarzenia, nie wiem, mecz piłki nożnej, albo gdzieś się pojawia informacja, że polski naukowiec powiedzmy coś tam odkrył, jakąś nagrodę dostał i jesteśmy dumni, bo Polacy, ale to jest myślenie czysto etniczne. Cieszymy się po prostu tylko i wyłącznie na gruncie etnicznym i nie pytamy, czy państwo polskie coś z tego odkrycia ma. Kto korzysta z tego odkrycia? Gdzie ten Polak pracuje? W Polsce, na polskim uniwersytecie? Polska gospodarka ma potem z tego jakieś profity? Polska potem opatentowuje jakąś nową technologię i na tym zarabia i powiedzmy robi furorę w świecie? Czy ten Polak pracuje na zagranicznym uniwersytecie i zagraniczna firma z tego korzysta i ktoś inny na tym zarobi? To jest różnica. Myślenie kategoriami etnicznymi i kategoriami narodowymi. I moja teza jest taka, że po 1989 roku absolutna większość społeczeństwa polskiego już jest właśnie wtłoczona i już ma zmienioną tożsamość i świadomość właśnie na tą tożsamość imperialną, gdzie polskość jest pewnym faktem etnograficznym. Jest kwestią właśnie, powiedzmy, języka polskiego, jakieś tam symbole narodowe są, co jakiś czas się gdzieś tam je pojawia, jest się z tym dumnym, prawda, chodzi się ewentualnie z flagą polską, ale potem się grzecznie idzie do zagranicznej firmy i nie ma się z tym absolutnie żadnego problemu i żadnej potrzeby zmiany tego faktu, prawda, ponieważ czymś innym jest sytuacja, kiedy wiemy, że zostaliśmy rozłożeni na łopatki i że nie ma po prostu tego naszego i musimy funkcjonować w oparciu o to, co obce, bo nie ma wyboru, ale chcemy to zmienić, prawda, ale myślimy takimi kategoriami, że się zastanawiamy i głowimy, jak to zmienić, jak się tam poduczyć, podpatrzeć, jak oni to robią, a potem budować swoje, prawda? To jest właśnie ta różnica. Więc polskość w dużej mierze to jest drużyna piłkarska, to są właśnie określone piosenki patriotyczne, to jest nowa, powiedzmy, kuchnia polska, czyli chleb ze smalcem i z ogórkiem kiszonym, prawda, nowa potrawa etnograficzna, etniczna Polaków, prawda, tutaj właśnie można powiedzieć tak na ludowo i to funkcjonuje, prawda, i to funkcjonuje, bo to jest właśnie niemiecka idea imperialna, że te ludy etniczne, te można powiedzieć takie plemiona właśnie na matrycy określonych etnosów sobie tam funkcjonują i nikt im w tym nie przeszkadza, tyle, że są pozbawione własnej suwerenności politycznej i w dużej mierze własnej suwerenności gospodarczej. I tutaj oczywiście pojawia się pewna kwestia, jakby moje własne pytanie i na razie tylko to postawię jako pytanie, bo jest to kwestia do zbadania i do wyjaśnienia, ale jak właśnie patrzę na tę niemiecką ideę imperialną, to przekonanie Niemców właśnie, że ta władza ziemska, ta władza cesarska, ten imperator, prawda? Teraz ta Komisja Europejska, że ta władza ma dać Europie pokój i dobrobyt właśnie, że ten imperator przynosi pokój. Czy to nie jest tak naprawdę oddawanie czci fałszywym bogom?
Czy to nie jest tak naprawdę swego rodzaju świętokradztwo? Czy to nie jest tak naprawdę bluźnierstwo i herezja? Dlatego, że z punktu widzenia chrześcijaństwa, tutaj jakby z punktu widzenia chrześcijaństwa, tym, który przynosi pokój, jest Bóg, jest Jezus. Jezus powiedział, że to On przynosi ludziom pokój, że ustanowienie pokoju wymaga przezwyciężenia grzechu, że źródłem niepokoju, źródłem wojen i konfliktów na świecie nie są nacjonalizmy, tylko jest grzech. Grzech, który powoduje nieład w duszy, powoduje to, że człowiek ma większą predyspozycję do tego, by czynić zło, że człowiek jest wtedy właśnie tą istotą nieetyczną, która często dąży do bogacenia się kosztem innych, która krzywdzi innych, napada na innych w bardzo różny sposób i to powoduje wojny, to powoduje konflikty, to powoduje niesprawiedliwość, ale że ostatecznie pokój może przynieść tylko i wyłącznie Bóg poprzez właśnie wyzwolenie człowieka od grzechu. Ja się zastanawiam, na ile cała ideologia imperialna, właśnie ta niemiecka ideologia imperialna, na ile to nie jest herezja? Na ile Niemcy nie przypisują sobie atrybutów Boga? Na ile oni nie uważają się autentycznie takim Bogiem na ziemi? Bogiem, który wyręcza właśnie tego prawdziwego Boga z jego zadania ustanowienia pokoju. Tak samo no, modlimy się Ojcze Nasz, prawda, chleba naszego powszedniego, a tutaj właściwie można by się modlić Unia Europejska albo niemiecki cesarzu, prawda, chleba naszego powszedniego, daj nam dobrobyt. To jest oczywiście jakby kwestia, która dotyczy tylko chrześcijan, a w szczególności katolików, osoby, które traktują swoją religię poważnie, no bo tu się pojawia praktycznie dylemat, czy nie mamy do czynienia w kontekście właśnie tej wiary w Unię Europejską tak naprawdę ze świętokradztwem i łamaniem pierwszego przykazania, bo jak popatrzę właśnie na taki, jak się patrzy na stosunek wielu Polaków i nie tylko do Unii Europejskiej, on ma charakter wręcz parareligijny. Nie jest stosunek polityczny, to jest stosunek parareligijny. Więc nie będę teraz tej kwestii dalej rozstrzygać i jest to jakby taka kwestia do zbadania, ale chcę wskazać na to, że no moim zdaniem tutaj mamy do czynienia autentycznie z podszywaniem się jakby w pewną fałszywą religią i z przypisywaniem właśnie tej idei cesarskiej, idei Unii Europejskiej, atrybutów po prostu Boga. Pokój, dobrobyt i właśnie dawanie prawa, rozstrzyganie wszystkich sporów i właśnie to są te atrybuty, które łączymy z Bogiem. I jak to się oczywiście ma teraz do kwestii właśnie tego zachowania Polaków, chociażby w czasie pandemii, właśnie tej spolegliwości wobec władzy, tej służalczości wobec władzy, tego donosicielstwa. To jest właśnie to, co mamy w Niemczech. To, co od tysiąca lat rozwijało się w Niemczech. Właśnie ta spolegliwość wobec władzy, bo tylko władza daje pokój. Tylko władza daje porządek. Więc trzeba po prostu być służalczym. Trzeba tę władzę całować po rękach, bo bez tej władzy nie ma życia, prawda? Bo bez tej władzy wszyscy się zjedzą, wszyscy się zniszczą, ponieważ w Niemczech nigdy etyka nie odgrywała żadnej roli publicznej. Etyki tam nie ma, tam jest tylko władza. Tam jest myślenie tylko i wyłącznie kategorią dominacji, że ludzie dążą do tego, żeby nawzajem się dominować nad sobą. I jeśli nie ma odgórnej władzy, to mamy tylko i wyłącznie do czynienia właśnie z taką wojną wszystkich wobec wszystkich, prawda? Wojna wszystkich ze wszystkimi, prawda? Człowiek człowiekowi wilkiem, homo homini lupus, prawda? I musi być ten lewiatan, musi być ta władza odgórna, bo inaczej wszyscy się pozabijają i będzie dominować przemoc. Niemcy takimi kategoriami myślą i dlatego są absolutnie mentalnie podporządkowani bez tej władzy, gdyż jak nie będzie władzy, to będzie chaos, prawda? To będzie przemoc, gdyż etyka nie działa. Tam etyka w życiu publicznym nigdy nie działała, nigdy nie zaistniała. Niemcy w ogóle
ogóle nie rozumieją takiej kategorii, że można coś robić po prostu na gruncie norm etycznych, prawda, dobrowolnie się do czegoś zobowiązując i jakby działając racjonalnie, że pewnych rzeczy nie będę robić, mimo że są możliwe, dlatego że są nieracjonalne i obrócą się przeciwko mnie. Jeśli będę napadać na sąsiadów, to ci sąsiedzi potem napadają na mnie. To jest kosztowne, no bo trzeba się ciągle zbroić, chronić, trzeba mieć dużą armię, więc w gruncie rzeczy jakby logiczne i racjonalne jest to, żeby nie napadać na sąsiadów, bo można wtedy więcej oszczędzić. Te środki, które potrzebujemy na tę armię, możemy powiedzmy zużyć na zupełnie inne cele i żyjemy w dobrobycie, więc to jest logiczne, żeby na innych nie napadać. Niemcy tak nie myślą. Jeśli coś jest możliwe, no to się to robi. Jeśli można napaść na sąsiada, bo jest słabszy, no to się napada, prawda? Jest to nieracjonalne, żeby z tej okazji nie skorzystać, więc trzeba tę armię uzbrajać, armię utrzymywać i tak w dużej mierze państwo niemieckie, a w szczególności Prusy, funkcjonowały. Zupełnie inna matryca. Więc Unia Europejska stała się po prostu platformą do wynaradawiania Polaków i Europejczyków, podmiany tożsamości na tę tożsamość imperialną, a za tym idzie właśnie całe to takie służalcze podejście do władzy, służalcze takie podporządkowanie się temu, co odgórne, i w gruncie rzeczy rezygnowanie rzeczywiście jakby z własnej inicjatywy, z własnej woli działania i tej woli, żeby brać za siebie odpowiedzialność i tworzyć swój własny świat swoimi własnymi rękami. Tutaj jest taka, można powiedzieć, takie wręcz pranie mózgu, gdzie Europejczycy są poddawani takiej naprawdę, można powiedzieć, podświadomej indoktrynacji, która ma wręcz wywoływać jakieś takie stany lękowe, że bez tej Europy to się żyć nie da, wszystko się załamie. Temu służy chociażby medialne przedstawianie kwestii Brexitu, bo bardzo często w prasie pojawiają się takie właśnie artykuły, jak to Wielka Brytania żałuje tego Brexitu, jak to tonie w chaosie, jak to nie jest w stanie już funkcjonować, bo poza Europą nie ma życia, nie ma zbawienia i tutaj właśnie Wielka Brytania sama się skazała na klęskę, na porażkę, już sobie sama nie poradzi, prawda, bo bez Unii Europejskiej się nie da. To jest programowanie. To jest regularne programowanie, że z Unii wyjść się nie da, a jak się wyjdzie, to poza Unią jest po prostu chaos, nędza, bieda, wojny, konflikty, więc lepiej w tej Unii trwać, no bo właśnie tutaj cesarz o ten pokój się tutaj troszczy, prawda? Obrońca pokoju, to jest tytuł dzieła Marsyliusza Spadwy, który był jednym z takich głównych ideologów właśnie tej władzy cesarskiej. I to jest oczywiście no, kwestia wyboru, dlatego że no, ideologia i tożsamość jest kwestią wyboru. I ktoś może uznać, że właśnie mu ta ideologia niemiecka, imperialna jak najbardziej odpowiada i że w ogóle uważa, że Europa przez te 1000 lat była kompletnie głupia, że się Niemcom cały czas stawiała, że już 1000 lat temu mogli wszyscy się podporządkować i to imperium europejskie już 1000 lat temu by powstało, tych wszystkich wojen by nie było i że właśnie cała historia Europy jest jednym wielkim błędem, tak Niemcy myślą i można w ten sposób. A można stać na gruncie właśnie twierdzenia, że odwrotnie, właśnie dzięki temu, że Europa nie stała się imperium i powstały suwerenne państwa, powstała rywalizacja, konkurencja, współpraca, Europa stała się rzeczywiście kimś wielkim i Europa no, stworzyła, można powiedzieć, tę cywilizację, w której żyjemy. I w związku z tym, jeśli Europa ma mieć przyszłość, to musi wrócić do swoich właśnie korzeni i do tej matrycy zdecentralizowanej i musi się wyzwolić z Unii Europejskiej, która jest tak naprawdę katem i więzieniem dla narodów, gdyż narody są w stanie się rozwijać tylko i wyłącznie w ramach suwerennych państw narodowych, ponieważ to zmusza do tworzenia właśnie tego, co własne, do pomysłowości, właśnie do szukania własnych rozwiązań, do budowania własnymi rękami, a nie czekania na to, że coś z góry skapnie i można leżeć do góry brzuchem, po co się trudzić, po co własne budować, jak można dostać pieniądze z Unii. To jest kwestia wyboru. To jest kwestia wyboru i chodzi o to, żeby mieć świadomość w ogóle, że taki wybór mamy.
Bo to jest kwestia uświadomienia sobie, że taki wybór mamy i że takie decyzje podejmujemy, że wybieramy albo między jednym a drugim. Że jeśli wybieramy Unię Europejską, ideologię całą imperialną, to ma konsekwencje. Bo Polacy tego nie rozumieją. Polacy chcieliby, żeby była Unia, żeby były pieniądze unijne, żeby był spokój, ale my tutaj, prawda, będziemy po swojemu, suwerenność narodowa, suwerenne państwo. To jest nonsens. To jest nonsens. To wskazuje na tym, że o totalnym braku zrozumienia rzeczywistości i własnej sytuacji. Albo Unia Europejska i się podporządkowujemy i konsekwentnie budujemy właśnie imperium europejskie i ceną jest właśnie tutaj wynarodowienie Polaków i stoczenie się do poziomu właśnie takiej grupy etnicznej, polskojęzycznej, która sobie tam będzie w tym imperium funkcjonować i może nawet jakby ekonomicznie, w sensie dobrobytu poszczególnych osób, nawet jakoś może się dobrze żyć. Albo chcemy być narodem, a naród chce mieć własne państwo i nie chce żyć właśnie karmione. Naród nie chce być karmiony cudzą ręką, bo to cudza ręka wtedy wydziela, prawda, i decyduje, co ty dostajesz, tyle ci wolno, tyle, ty do tego masz prawo, ale więcej już nie, prawda, bo my wiemy lepiej, czego potrzebujesz. To jest po prostu wybór i chodzi o to, żeby tego wyboru dokonywać świadomie. To jest inna matryca myślenia, inna zupełnie tożsamość, inny stosunek do polityki. Państwo narodowe samej swojej istoty jest czymś bardzo politycznym, wymagającym świadomych, zaangażowanych obywateli. Natomiast twór imperialny wymaga tego właśnie, żeby się podporządkować i tam sobie swoje interesy w tym imperium robić i nie bardzo patrzeć na ręce tej władzy imperialnej, bo ona jest przecież mądrzejsza i wie, co robi. Ale zawsze istnieje możliwość, żeby się gdzieś tam wyżej trochę wdrapać i do tych elit imperialnych jakoś tam należeć i czerpać z tego osobiste korzyści. To jest kwestia wyboru. Chodzi tylko o to, żeby to zrozumieć, że to Unia Europejska i cała właśnie ta jakby indoktrynacja i to taka ideologiczna, mentalna, taka psychiczna, wręcz podświadoma, spowodowała daleko idące właśnie wynarodowienie Polaków, a tym samym zmianę stosunku do władzy i wytworzyło właśnie tę spolegliwość, tę uległość, bo zniszczyło po prostu etos państwowy, etos rzeczywiście obywatelski i to poczucie, że to my jesteśmy państwem, my to państwo tworzymy i to państwo ma służyć naszym interesom i chcemy wiedzieć i rozumieć, co to państwo robi i jaką politykę uprawia. Tak więc podsumowując, kiedy mówię o niemieckim imperializmie, nie mam na myśli tego, że Niemcy są normalnym państwem, które chce się powiększyć i dominować nad innymi, tylko mam na myśli, że myślą w zupełnie inny sposób i trzeba sobie zadać określony trud i wysiłek, żeby ten sposób myślenia zrozumieć, bo wtedy lepiej rozumiemy i ich działania, i lepiej zrozumiemy Unię Europejską, i lepiej zrozumiemy naszą własną sytuację, to, z czym mamy do czynienia, jak i również wybory, których musimy dokonać i jakie są konsekwencje tych wyborów. Ja swoje stanowisko mam, znacie je Państwo, uważam, że dla Europy byłoby lepiej, gdyby ta ideologia imperialna niemiecka w końcu została pokonana i co więcej, uważam, że dla samych Niemców byłoby lepiej, gdyby wreszcie stali się po prostu zwykłym państwem narodowym, skoncentrowali się na swoich własnych granicach, na swoim własnym terytorium i zajęli się swoimi własnymi sprawami i rozwiązywali swoje własne problemy i przestali się wtykać w sprawy wszystkich dookoła, przestali pouczać wszystkich dookoła, ażeby zajęli się po prostu sobą. Moim zdaniem długofalowo byłoby to lepsze i dla samych Niemców, i dla Europy, żeby każdy zajął się sobą, a ludzie dorośli potrafią z sobą rozmawiać, potrafią zawierać różnego rodzaju umowy. Można stworzyć różne wspólne instytucje, chociażby wydzielić z Unii Europejskiej rzeczy, które są dobre, które się sprawdziły, które działają. Ale
bez tworzenia imperium, bez tworzenia tej czapy ponadnarodowej, tak żeby to rzeczywiście suwerenne państwa były gospodarzami tych porozumień i one je egzekwowały i one czuły się odpowiedzialne za ten właśnie europejski ład. Więc ja osobiście Niemcom życzę tego, żeby po 1000 lat właśnie tej błędnej historii, bo moim zdaniem to oni idą błędną drogą, żeby wreszcie przejrzeli na oczy i sami zechcieli stać się po prostu państwem i przestali bawić się w rodziców, którzy opiekują się tymi właśnie głupawymi dziećmi, bo tak traktują wszystkich Europejczyków i wszystkich dookoła, tylko żeby zrozumieli, że może to jest odwrotnie. Może właśnie to ci Europejczycy są dojrzalsi, bo potrafią właśnie bez takiego imperium funkcjonować i sami się u siebie rządzić, że to właśnie może ta wiara w tego tatusia, który musi odgórnie rządzić, jest przejawem niemieckiej niedojrzałości politycznej, bo przecież można na to spojrzeć także i z tej strony. Bo moim zdaniem tak jest, to Niemcy są niedojrzali politycznie i to Niemcy niedojrzali do myślenia państwowego i żeby być normalnym państwem i rządzić się u siebie jak państwo. I to właśnie ta niemiecka spolegliwość wobec tych imperialnych elit od 1000 lat właśnie powoduje, że to Niemcy są moim zdaniem politycznie zacofani, ale dzięki swojej właśnie tej dążności do podporządkowania sobie innych, obrabowali Europę, zniszczyli elity innych państw i dzięki temu mają przewagę i rządzą. Tyle, że nikt nigdy ich nie uzna w roli rzeczywiście europejskiego hegemona. Dlatego póki co chowają się za plecami właśnie różnych pięknych haseł kosmopolitycznych, właśnie hasło Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone, NATO, prawda, bo Europa by nie zaakceptowała faktu, że to oni mają rządzić, oni mają decydować, oni mają rozkazywać. I to jest ich największy problem, bo Europa nigdy ich w takiej roli nie uznała i oni chcą de facto postawić Europę przed faktem dokonanym. Już na samo zakończenie, żeby tutaj wskazać na jeszcze inny problem, którego już tutaj nie będę poruszać. Kwestia jest tego rodzaju, że ta niemiecka ideologia imperialna jednocześnie bardzo mocno pokrywa się z ideologią, z pewnymi ideami, można powiedzieć, wolnomularskimi, ideami właśnie stworzenia takiej władzy dla całej ludzkości. I to nie dziwi, że to właśnie jakby Niemcy najlepiej się nadają do tego, żeby być taką właśnie podstawą projektu wolnomularskiego i tej właśnie budowy zjednoczonej rodziny ludzkiej. I tutaj rzeczywiście ten niemieckie, można powiedzieć, zazębienie z tym projektem wolnomularskim jest olbrzymie. I jak ktoś nie rozumie tej właśnie niemieckiej ideologii imperialnej, ten będzie patrzył na Niemców jako na właśnie takie ofiary, nie wiem, jakichś ponadnarodowych elit, a to jest dużo bardziej złożone, bo to Niemcy są tutaj właśnie w dużej mierze tymi twórcami pewnych idei, pewnych rozwiązań, bo to są ich własne idee, własne rozwiązania i dlatego tak łatwo właśnie w ten wszystkie kosmopolityczne projekty, oni się tak gładko wpasowują, gładko wpisują i tak gładko czerpią z tego profity. Ale to już jest temat na zupełnie inne nagranie. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.